Przez najbliższe 2 lata lokalna grupa działania Krzemienny Krąg będzie prowadzić szkolenia i warsztaty skierowane do przedsiębiorców, twórców i artystów, tych, którzy z pojęciem marka lokalna i miejsce markowe nie mieli do tej pory wiele wspólnego lub próbowali promować swoje produkty na własną rękę. Zaczynamy proces długoletni, bardzo interdyscyplinarny, organizowania lokalnej marki miejsca, organizowania, czyli procesu tworzenia, powoływania i później zarządzania tą marką. Marka, tak najprościej mówiąc, jest pewną obietnicą dla tych, którzy przybywają na teren marki i spodziewają się czegoś, co ta marka niesie za sobą w wymiarze wykorzystania dziedzictwa lokalnego, kulturowego, obyczajowego, historycznego. Marketing lokalny buduje również tożsamość regionu, a ważne jest to, aby pokazywać się z jak najlepszej strony. Marketing, jak to marketing? Czasem nam się wydaje, że gdy nie dbamy o markę, nie budujemy jej, to jej nie ma. Tymczasem niestety tak nie jest. I mamy takie miejsca, które mają marki zabrudzonego miejsca, zadymionego. I czy chcą, czy nie, my w głowach mamy wizerunek tego miejsca jako albo jakiejś dziury na końcu świata, albo zabrudzonego, do którego nie chcemy pojechać. Więc budując markę lokalną, my chcemy te różne atuty miejsca, wyróżniki uporządkować, odszukać, odkryć razem z mieszkańcami i na tej podstawie budować wspólny marketing. Produkt lokalny nie musi być czymś nowym lub innowacyjnym. Czasem ktoś pyta, czy będą powstawały nowe produkty w związku z tym, że my wymyślamy coś nowego. Tak naprawdę my nie do końca wymyślamy coś nowego, tylko odkrywamy tożsamość miejsca, czyli szukamy takich smaczków regionu typu jak tutaj macie gryczaną kaszę, kluchy bałtuchy czy pasiasty krzemień, oczywiście dinozaury i różne ciekawostki i też właściwe budowanie marki polega na znalezieniu sposobu, jak tego dinozaura razem z pasiastym krzemieniem i jeszcze kluchami bałtuchami sprzedać, aby klient chciał przyjechać i miał wrażenie, że jest we wspaniałym klimatycznym miejscu, gdzie wszystko się łączy. Ważne, żeby opowieść, którą zbudujemy wokół jednego czy kilku produktów, tworzyła spójną całość. Ona jest na początku krótka. Będzie mieć 3-4 zdania, może je dzisiaj nawet wyprodukujemy tutaj z tymi 40 czy 30 osobami, które zechcą przyjść na pierwsze spotkanie dotyczące budowania marki, a później my będziemy tą opowieść cudownie rozbudowywać, prawda? Więc czy na przykład owad w paski nie pasuje do krzemienia pasiastego, prawda? Teoretycznie może nie pasuje, ale gdy znajdzie się sposób powiedzenia o tym, zaproszenia może na jakieś naleśniki w paski, bo też musimy znaleźć takie powody, żeby ludzie zechcieli smakować tej marki, a jeżeli chodzi o mieszkańców, to powody, z których są dumni z tego regionu. I jeżeli o to oprzemy markę, to nie mamy wątpliwości, że z czasem będą o niej głosić wszyscy, a właśnie marka musi być takim swoistym głosem tego regionu o tych atutach. Spotkanie w tematyce budowania lokalnej marki i tożsamości przyciągnęło wielu uczestników, ambasadorów regionu lokalnego i przyszłych przedsiębiorców. Jeśli chodzi o temat dzisiejszego spotkania, to moje wypracowane stanowisko jest takie, że każdy z nas potrzebuje być ambasadorem tego naszego regionu. I w tym mieści się marka lokalna. I twierdzę też, że każdy z nas tutaj, członków Krzemiennego Kręgu, jest ambasadorem nie tylko tej marki, ale też i naszego regionu. Spotkanie jest na temat produktu lokalnego, a sama bardzo się tym interesuję. Interesuję się zielarstwem i chciałabym, żeby ten produkt, jako produkt lokalny, zagościł tutaj na terenie Krzemiennego Kręgu. Poza tym reprezentuję też stowarzyszenie Pasi Konik, które właśnie w takim obszarze działa, więc z tego powodu tu przyszłam. Jednak najważniejsza jest to wspólnota, zbudowanie społeczności, która razem będzie tworzyć i kształtować rozpoznawalność regionu i własnych produktów w skali krajowej, a nawet światowej.